Małopolskie. 50. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Chyba znawca, wszystko wiedzący o polskiej piosence, Robert Janowski. Moimi Państwa gościem. Witam bardzo serdecznie. Ja również Państwa witam. Bardzo ładnie rozpocząłeś. Dobrze rozpocząłem, ale zacny gość. Robercie, 50. Festiwal Polskiej Piosenki. Jaka według Ciebie jest ta polska piosenka? Jaka jest kondycja polskiej piosenki? Od razu takie pytanie. Właściwie można zrobić cały wykład na ten temat. Powiem tak, ja już żyję prawie tyle, co ma festiwal, znaczy nawet więcej. Natomiast jak byłem dzieckiem i obserwowałem, jak się wyludniają ulice i każdy idzie do domu, by oglądać festiwal piosenki, by premiery, oglądać swoich ulubionych wykonawców. Generalnie rzecz biorąc, dzień dobry. Generalnie rzecz biorąc, po każdym festiwalu przynajmniej były jedne, dwie albo trzy wielkie przeboje. Tak? I te przeboje, jak dzisiaj na to patrzę, one przeszły do historii polskiej muzyki rozrywkowej. To tutaj powstawały te w Amfiteatrze Opolskim te utwory. I ci artyści rodzili się, nowe gwiazdy i tak dalej, wielkie kariery. Natomiast teraz to nie jest tak. Jak to było kiedyś, może dlatego, że jest bardzo dużo, że jest wolny rynek po pierwsze, że każdy może śpiewać, że jest dużo programów typu talent show, że wiele osób ma nadzieję, że coś potem będzie. Niektórzy rzeczywiście trafiają tutaj całe szczęście do Opola, może że rzeczywiście narodzą się tutaj nowe gwiazdy. Życzyłbym sobie tego i Państwu również. Natomiast to jest... Polska piosenka ma się nieźle. Ma się nieźle, znaczy w dalszym ciągu jednak opieram się na tych nazwiskach, które już były i które przynajmniej są od 20 lat na scenie. Pani Maryla Rodowicz, która tutaj będzie miała też swój debiut w pewnym sensie jako prowadząca, całkiem niedawno wydała w zeszłym roku płytę pod tytułem 50, gdzie nagrała też stare przeboje z lat 50. też po swojemu, ale nagrała stare, nie nowe, prawda? Nie ma już Agnieszki Osieckiej, nie ma już tych wielkich artystów, którzy pisali cudowne, wspaniałe, może na dzisiaj zbyt wyrafinowane teksty. Ale wtedy wszyscy słuchacze to rozumieli, wszyscy to chłonęliśmy, nie było to dla nas za trudne. Teraz troszkę jest inaczej. Każdy pisze tekst, kto jest w zespole, kto jest frontmanem i większość pisze muzykę. Wcześniej było więcej ludzi, którzy się tym zajmowali zawodowo. Tak? Był zawodowy tekściarz i zawodowy kompozytor. I to dlatego te piosenki zostały. Właśnie tak patrząc i obserwując Twoje programy, jaka to melodia, to cieszy fakt, że młodzi uczestnicy doskonale trafiają i bardzo szybko w te utwory lat 70., 60., 80., prawda? Bo to chyba jest budujące. Wiesz co, no, tak się mówi, że piosenka powinna mieć przynajmniej 20 lat, żeby przebrnąć tę próbę czasu i rzeczywiście, czy dała się zapamiętać słuchaczom i widzom również, czy nie. Dlatego mi serce rośnie wielokrotnie, jak tam dopuszczam klasykę i młodzież, bo to tam bardzo dużo młodzieży występuje w tym programie rzeczywiście i mówi tak, to jest to, to jest Irena Jerocka, to jest Jerzy Połomski. Ja pamiętam, znaczy z wielkim szacunkiem o tym teraz mówię, ale jak ja byłem młodym chłopakiem, to było dla mnie trochę obciach, bo to ciągle to samo, Irena Santor, Krawczyk i tak dalej, więc to nie było. Miałem długie włosy, słuchałem czego innego, ktoś tam przywoził płyty z Anglii i tak dalej. Wiadomo, Beatlesi, Led Zeppelin, no jakby zgodnie z tym, ile miałem lat, tak? Natomiast to jest edukacyjne również to, co my robimy w tym programie i mi się to bardzo podoba, bo ja teraz dopiero szanuję, tak, i teraz dopiero doceniam ten kunszt wykonawczy, kompozytorski, tekściarski i tak dalej. Ale tak patrząc na Twój program, jaka to melodia, to jaka właśnie ta powinna być ta melodia roku 2013? To jest pytanie, które się zadaje co roku. Czyli też mogę w skrócie powiedzieć, jaki jest przepis na przebój. Nie wiadomo co, prawda? Bo tutaj jak były te lata festiwalowe co roku, przez 50 lat, to też nie wiadomo.
kto przyjedzie z przebojem i kto wyjedzie, i cała piosenka będzie śpiewała, i cała Polska będzie śpiewała jego piosenkę. To przyjechał z drżeniem serca wielokrotnie Ryszard Rynkowski, który mi opowiadał, że po prostu nie, ta piosenka nie, wypijmy za błędę skąd. To jest nudne, no to hit, to jest nudne, smutne, długie, w ogóle nieinteresujące, ja tam coś mruczę. No się okazuje, że hit, tam po roku przyjechał i zrobił następny. Także nigdy nie wiadomo. Dużo jest teraz młodych ludzi, ale tego troszkę może za dużo nawet powiedziałbym. O, idzie na przykład, tutaj przeszedł, Państwo nie widzą, za kamerą Rafał Brzozowski, który ma znakomity wokal. I piszą mu piosenki ludzie, którzy się znają na piosenkach. Między innymi Marek Kościkiewicz, autor wielu przecież przebojów Demono. I to są takie piosenki właśnie. Piosenki środka, piosenki lekkie, żeby je sobie z przyjemnością ponucić, zapamiętać i się w nich pobawić. Czy przetrwają próbę czasu i za 20 lat, jak będzie 70. festiwal w Opolu, będziemy go zobaczymy. Dziękuję. No tak, ale Robert, ale popatrz, nie wiem, czy nie jest obciachem, że pojawiło się w swoim programie Ona tańczy dla mnie i Weekend. Tak, ale myśmy, tak, może, ale myśmy zapowiadali to jako, z przymrużeniem oka, jako rzecz, która istnieje w Polsce i chcieliśmy to pokazać, że ale tam nie były tylko takie piosenki, także nie jesteś sprawiedliwy do końca, ponieważ były też poważniejsze. Można, to było takie wskazanie palcem, że jednak coś takiego istnieje, nie możemy przymykać oczu i udawać, że tak nie jest. Na każdej stacji benzynowej po drodze w Polsce niestety coś takiego jest. To gdzieś w nas tkwi. Niektórzy powiedzą stety, niektórzy powiedzą niestety. Ja jestem do tych drugich, się zaliczam. Ale w tym programie również pokazaliśmy innych wykonawców, poważniejszy repertuar, że można tak, ale też można tak. No, rynek jest duży, tak? My mamy pilota, mamy władzę, możemy sobie to jakby dysponować i oglądać, czy słuchać muzyki, której sobie chcemy. No, ale nie uciekniemy od tego, to jest. W takim razie przepis na sukces. Wiemy, jaki będzie nowy sezon, jaka to melodia w Telewizji Polskiej. Podobny, drodzy Państwo. Podobny, no bo to formuła jest otwarta, dotyczy muzyki, dotyczy historii piosenek, dotyczy też Państwa, czyli ludzi. Głównie ten program to jest dla ludzi, tak na przykład. Ja tak sobie zawsze to tłumaczę i moja rola jest taka tam drugorzędna. Bo jak przyjedzie pan, panie, jak pan ma na imię? Panie Mirku, jak pan przyjedzie, to dla pana będzie święto. Dla mnie to będzie 2358 odcinek, a dla pana będzie święto. Więc ja dbam o to, żeby pan się dobrze poczuł. I ci ludzie, całe miasta tam trzymają całe osiedla. O, mama przyjechała, ciocia przyjechała, niech jej się uda. To jest dla nich naprawdę wielki dzień. No to głównie chciałbym o nich rozmawiać, bo to jest program dla ludzi i o ludziach. A równocześnie o... No o tym, co zawsze nas dobrze wpływało, tak? Muzyka łagodzi obyczaje i niech tak zostanie po wsze czasy. No w takim razie niech muzyka łagodzi obyczaje. Dziękuję za rozmowę i kolejnego udanego sezonu muzycznego życzę. A ja pięknych wspomnień i pięknego oglądania tegorocznego festiwalu 50. jubileuszowego. Dziękuję bardzo.